Witam w programie Rozmowy Kulturalne. Naszymi gośćmi są dziś Paulina Rogowska-Serwa, dyrygent zespołu Orkiestra Mikstura. Witam. Oraz Wojtek Sasim-Sasimowski, lider, gitarzysta, wokalista zespołu Alkoholika Cover Band. Dzień dobry. Przyjechaliście do Lubina ze wspólnym projektem, właśnie, który łączy twórczość Metaliki i muzykę orkiestry symfonicznej. Skąd taki, można by było powiedzieć, szalony pomysł? No to jest kontynuacja po prostu metalikowego SND-ma. Stąd się wzięło. Kontynuacja przyjaźni, znajomości w tym gronie fanów Metaliki i to wszystko, po prostu tak się narodził pomysł. Tak, dokładnie. No po prostu przez wysłuchiwanie przez wiele lat SND-ma gdzieś tam ten pomysł zawsze we mnie jako u dyrygenta zawsze gdzieś tam był zakorzeniony. Mój kochany mąż poznał mnie z Sasimem i tak powstał projekt. No właśnie, ja do tego troszeczkę dążę, bo tak polecę trochę prywatą. Właśnie wiem, że głównym tutaj organizatorem tego projektu był Łukasz Serwa, czyli twój mąż właśnie. Wielki fan Metaliki przede wszystkim. I Alkoholiki też. Tak, oczywiście, dlatego że jakby no Łukasz przez to, że zna Sasima, no wiedział, że ja po prostu uwielbiam SND-ma i zawsze to było moje marzenie. No właśnie taki projekt zaproponował, że właściwie no to czemu to marzenie nie mogłoby się spełnić. No i się spełniło. Czy w trakcie pracy nad tym projektem nie mieliście takiej chwili zwątpienia? No bo to, co zrobiła Metalika z orkiestrą symfoniczną, no wiadomo, to jest wybitne. I czy nie było tak, że jeśli będziecie do nich porównywani, to możecie wypaść na przykład blado, że porwaliście się z motyką na słońce? Nie było takiej chwili zwątpienia? A jeśli tak, to jak się motywowaliście do pracy? Czy mnie motywuje to, że ludzie, którzy słuchają Metaliki w Polsce, są przede wszystkim bardzo oddani temu, co robią. I jak tylko usłyszeli, że jest w ogóle pomysł na to, żebyśmy my jako tribute band zespołu Metallica coś takiego zainicjowali, no to bardzo się wręcz ucieszyli, czego dowodzi zainteresowanie i na przykład tutaj dzisiaj będą ludzie od Szczecina przez Warszawę po Górny Śląsk, także Gdynia, także różne inne miejscowości Polski, więc ludzie chcą tego słuchać. A założenie było takie, żebyśmy zrobili materiał, którego Metallica nie zrobiła właśnie nad SND-em, czyli praktycznie nie powielamy utworów, które się tam znalazły. Pomysł był taki, żeby zrobić do innych, takich rzadziej granych przez Metallicę, swoją aranżację. Jerzy Fryderyk Wojciechowski się za to zabrał i no, wychodzi to, mam nadzieję, zgrabnie, natomiast to jest nasze drugie wspólne spotkanie. Pierwsze to było takie przetarcie, nie dość, że nerwowe, to jeszcze nie wszystko tak organizacyjnie nam się udało. Natomiast dzisiaj myślę, woda na młyn. Słuchajcie, do tej pory właśnie, tak jak już wspomniałeś, w Teatrze Kapitol nie było takiego profesjonalnego nagrania z tamtego koncertu. Dziś towarzyszą wam tutaj kamery telewizji regionalnej. Czy to nie jest dodatkowy stres, a może motywacja, że no, kamery będą śledzić każdy wasz krok i ewentualne potknięcia się takie będą, chociaż mam nadzieję, że nie będzie. Jakbym wiedział, to bym zaczął biegać 2 miesiące temu. Nie, dla nas to jest bardzo motywujące. Te kamery stoją z boku, więc ich na szczęście tego bardzo nie widać, ale samo nagłośnienie jest bardzo motywujące. Jak tutaj były próby nagłośniania naszych muzyków, jak się słyszało tego z tamtej części sali, no to w ogóle była no nieporównywalna kwestia, więc to działa tak motywująco, że od razu człowiek wstaje i z inną ochotą tutaj staje. My 11 lat bawimy się w granie muzyki Metaliki, więc coś takiego to jest oczywiście takie ukoronowanie, zwieńczenie tego, co robimy. Jako fani Metaliki po prostu bardzo chętnie sami tego słuchamy, więc czyli my wiemy, jak gramy, natomiast orkiestra jest dla nas nowością i to jest fajne w tym, że nie musimy myśleć, o Boże, jeszcze tyle kawałków do zagrania i jak ten czas się wlecze, tylko co to będzie za chwilę, nie? Także póki co młodzieńcza fantazja. Słuchajcie, jeszcze chciałam właśnie dodać, że niektóre aranżacje są delikatnie zaskakujące, że jak graliśmy, pamiętam, na pierwszym koncercie, rozpoczynaliśmy jakiś utwór i tylko z dali słyszałam, co to jest, także tam siedzieli ludzie, fani Metaliki, którzy przez wiele lat słuchają i jeżdżą na koncerty, a nagle, co to jest? Nie jest to takie oczywiste, nie, tak, nie są, to są linie melodii, nie są... Od razu wchodzą na instrumenty smyczkowe takie, które dają jednoznacznie odpowiedź, że to jest taki i taki utwór, więc to jest jakaś tam ciekawostka też ludzie chcą tego słuchać,
I no tylko ubolewać nad tym, że no niestety żyjemy w kraju, który nie jest otwarty na aż tak bardzo na takie przedsięwzięcia małe, no bo to umówmy się, nie jesteśmy jakimś tam wielkim tribute bandem, ani... Najlepszym w Polsce, a taki projekt jest ponoć jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej. Z tego co wiem, już na Ukrainie też się coś takiego odbyło. Nie wiem, czy po nas, po Kapitolu, czy przed nami. Natomiast no, na pewno w Polsce z Metallicą nikt nie jeździ, tylko i wyłącznie. No ale to jest coś, co warto by było kontynuować, no ale jak się to wszystko ułoży, no to będziemy dopiero mądrzejsi za parę miesięcy pewnie. Pytanie do Wojtka, bo cały projekt jest tutaj pod batutą właśnie Pauliny i ona wam szefuje. Jak to jest czterech rockmenów? Słucha się jednej drobnej kobitki. Jak kobitka zrobi pentagram, to wchodzę. No więc po tak prostu... Jesteśmy tak jesteśmy umówieni, więc nie mamy w tym momencie nic do gadania. Natomiast bardzo, bardzo fajnie Paulina jako szefowa orkiestry reaguje na nasze przyspieszenia, zwolnienia i tak dalej. No, jak to szanujący się zespół metalowy, gramy nierówno, więc nie może być inaczej. Także bardzo nam miło, bardzo sobie fajnie z nami radzi, mogę tak powiedzieć. No właśnie, Paulina, jak to jest do tej pory, przed tym projektem, no nie miałaś do czynienia z muzykami rockowymi, jeśli idzie o twoją dyrygenturę. No jak ty sobie z tym radzisz? Nie, no myślę, że jest okej, tylko faktycznie no, to jest tak, że jako dyrygent orkiestry, no to jest tak, że dyrygent jest ten najważniejszy i orkiestra reaguje, natomiast tutaj jest tak, że muszę patrzeć, co robi perkusista, muszę tutaj jednym okiem tu, drugim tam, uchem tu, uchem tam, no więc jest to też, z drugiej strony jest to o tyle, czy było właściwie o tyle trudne dla mnie, że właściwie musiałam połączyć gdzieś tam te dwa światy, to były jakieś takie aranżacje, które jeszcze dopiero powstawały, więc właściwie musiałam nałożyć gdzieś tam te utwory Metalliki plus te aranżacje. Gdzieś tam to wszystko musiałam gdzieś tam w mojej głowie ułożyć. No i później jakby to wszystko złączyć, nie? Także no... teraz już jestem z tym oswojona, ale na początku pierwsze kroki, no to faktycznie było tak tu, dużo elementów, ale teraz już jest okej, okay, naprawdę. Teraz już nie ma problemu. 19 muzyków na scenie i no każdy z nas gra swoją partię i każdy słucha drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i każdy chce grać równo i razem przede wszystkim, nie? Najważniejsze jest razem zacząć i razem skończyć. A co w środku? No to taka zasada. Tam w środku sobie damy radę, nie? Także. Słuchajcie, no projekt przyciąga niesamowitą rzeszę fanów. Myślę, że przede wszystkim chyba właśnie alkoholiki, chociaż wasi też przyjeżdżają. No bo bilety tak do Teatru Kapitol i tak do Centrum Kultury Muza w Lublinie wyprzedały się na pniu. Jak wy to robicie? No to jest właśnie ten element tego połączenia. No jest to po prostu jedyny projekt w Polsce, więc no, i tak jak orkiestry, jest masa orkiestr smyczkowych, orkiestry grają ciągle ten sam repertuar. Tego nie ma wspólnie tutaj w Polsce. Więc myślę, że to jest też ta kwestia przyciągająca. A my mamy dużo znajomych, którzy nad nami litują. Po prostu. Nie. Przyjeżdżają nas posłuchać, żeby nie było nam przykro. Czyli ja powiem, że w związku z tym, że dzisiaj no, jesteśmy super nagłosieni, na pewno to będzie brzmiało super, to ja myślę, że dopiero tak naprawdę dzisiaj oni zobaczą, co to właściwie gra, co to znaczy gra zespołu rockowego z orkiestrą. Dopiero dzisiaj to usłyszą. No, my sami dziwni nie jesteśmy im, że tak powiem, a faktycznie jak tam sobie siedziałem i słuchałem nagłośnienia orkiestry, no to muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, jak można wyciągnąć, że tak powiem, brzmienie orkiestry do przodu. No i mam nadzieję, że całość będzie dzisiaj taka, że ci, którzy przyjadą, no to będą długo wspominać tak dzisiejszy wieczór. No ja uważam, że naprawdę, no niektórymi aranżacjami naprawdę mogą być zszokowani, że w ogóle to może tak brzmieć, bo oni tego nie słyszeli nigdzie, bo nagrania z prób, no to wiadomo, jak to z prób z telefonu, gdzieś tam w tle nagrane. No ten pierwszy koncert, no to faktycznie trochę tam nagłośnienie nie do końca się udało. No więc no, oni nie znają tych aranżacji tak naprawdę, więc no dopiero dzisiaj usłyszą to wszystko. A są naprawdę niektóre takie elementy, że ja, dyrygując już po raz któryś raz z kolei, ciarki czuję. Słuchajcie, oprócz tego, że macie wspólny projekt M&A, bo tak się nazywa, to działacie też jako osobne zespoły. Jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Może Paulina? To jest najważniejsze pytanie dla chłopaków, bo to dla nich tutaj jest, przed nimi jest świetlana przyszłość. No, muszę się pochwalić, że zaczynamy robić swoją muzykę i
taki niespodziewany sukces odniósł nasz mały sukces, aczkolwiek mogę powiedzieć, że Antyradio nas, że tak powiem, wypromowało na tym polu i zrobiliśmy swój pierwszy utwór autorski, który miał okazję być 5 razy na pierwszym miejscu listy przebojów Antyradio Turbo Top. Beer Em All, tak? Beer Em All, tak jest. To miała być piosenka łatwa, lekka i przyjemna, promująca nasze piwo, które Browar Staropolski nam wypuścił i jest naszym jakimś tam sponsorem. No nie jakimś tam, tylko jest naszym sponsorem i taki był pomysł. My promujemy piwo piosenką. A okazuje się, że ludzie są stęsknieni za takim graniem. Chcieliby, żeby płyta Metallica szła w tym kierunku. No więc spotkało się to z takim przyjęciem, że postanowiliśmy w tym roku wydać po prostu swoją własną autorską płytę i mam nadzieję, że im nie przejdzie. Jasne, czy kiedy możemy się spodziewać krążka Alkoholiki? Ja myślę, że nie wcześniej niż jesień 2016, bo jednak chcemy to zrobić w miarę dobrze, a nie ukrywam również koszty, które są z tym związane. No to nie są, że tak powiem, małe pieniądze, więc pewnie nie jeden zespół naszego formatu się z tym boryka, więc... Trzymamy kciuki w takim razie i czekamy na waszą płytę. Moimi państwa gośćmi byli Paulina Rogowska-Serwa, dyrygent zespołu Orkiestra Mikstura i Wojtek Sasim-Sasimowski, gitarzysta, wokalista i lider zespołu Alkoholika. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy.